miejscach. Ta linka jest też na wyposażeniu motocykla, znajduje się tutaj. W tym miejscu są klucze odpowiedzialne za regulację napięcia tylnego amortyzatora i pokażę Tobie, jak je wyregulować. To jest klucz hakowy i reguluje się to napięcie, może będzie lepiej od tej strony widoczne, tak, reguluje się to napięcie w ten sposób, że kluczem hakowym się przekręca ten pierścień i jak gdyby ściskając sprężynę się utwardza motocykl, cofając ten pierścień, czyli luzując sprężynę, się powoduje bardziej miękką pracę, miękką charakterystykę pracy amortyzatora. Istotne jest to, kiedy byś jeździł w dwie osoby, to wtedy istniałaby potrzeba, tak seryjnie jeździł w dwie osoby, utwardzenia tej sprężyny. W tej chwili to jest ustawione mniej więcej standardowo i to jest na mężczyznę pi razy oko 90 kg. No. Więc myślę, że zostawmy to na ustawieniu fabrycznym. Jeszcze się. Jeżeli będzie Ci za twardo, za miękko, jest możliwość podregulowania tego. Teraz samo zamknięcie tego fotela. Trzeba najpierw te dwa zęby włożyć tutaj i tu docisnąć. Wyraźnie słyszysz, że zatrzaśnięte. Pokażę jeszcze Tobie jeden element, który jest istotny i często użytkownicy się o niego pytają. To samo podświetlenie zegarów w pewnym małym stopniu reaguje na światło, czyli w nocy powinno się przyciemniać, w dzień rozjaśniać. Oczywiście w dzień to jest mało istotne, bo i tak widać. Natomiast jeżeli ta pozycja wyjściowa byłaby dla Ciebie za ciemna albo za jasna i jadąc na przykład w nocy wyświetlacz Ciebie oślepia, to można zmniejszyć jaskrawość świecenia bądź zwiększyć. W jaki sposób się to robi? Trzeba na wyłączonym motocyklu przytrzymać ten klawisz, przekręcamy, cały czas go trzymamy, przekręcamy stacyjkę i motocykl wszedł nam w taką funkcję. I teraz drugim klawiszem zwiększamy intensywność świecenia bądź zmniejszamy. Standardowo jest ustawione na 3. No ja powrócę do tej trójki po to, żebyś bardziej sam znalazł dla siebie najlepsze ustawienie i wychodzisz z tego ustawienia tym klawiszem. I to wszystko, jeżeli chodzi o obsługę motocykla. W tym pierwszym okresie, okresie tak zwanym docierania, powinieneś uważać motocykl, eksploatować według dwóch zasad. Ruszasz w momencie osiągnięcia 40 stopni, czyli rano dasz mu się zagrzać tą minutę, aż licznik, wskaźnik temperatury silnika zacznie odliczać, czyli przekroczy 40 i jeździsz na 2/3 jego możliwości. I to, co jest jeszcze istotne, że w długiej trasie, żebyś jeździł ze zmienną prędkością obrotową, czyli na przykład, żebyś nie jechał non-stop 10 tysięcy obrotów, tylko na przykład za minutę mu jechał 9,5, żeby on pracował trochę ze zmienną prędkością obrotową silnika. Jemu też nic nie będzie, jeżeli chwilowo w tym okresie przyspieszysz nawet do końca, do maksymalnych obrotów. Natomiast chodzi o to, żeby to nie była jazda z tymi maksymalnymi obrotami non-stop, czyli po imieniu zapinasz manetkę do końca we Wrocławiu i zamykasz w Opolu. Nie, tak nie powinieneś postępować w okresie docierania. Natomiast chwilowo przy wyprzedzaniu, kiedy potrzebujesz mieć pełną moc, nie musisz się obawiać, możesz go odkręcać do końca. Natomiast sama eksploatacja na 2/3 możliwości, czyli gdzieś pi razy oko do 7-8 tysięcy obrotów silnika na obrotomierzu. I to by było wszystko, co najbardziej istotne. Jakiś okres czasu docierania, nie wiem, ilość kilometrów. Tak, to jest 1000 pierwszych kilometrów. Po tym 1000 jest pierwszy przegląd gwarancyjny i w zasadzie okres docierania jest zakończony. Ten pierwszy przegląd gwarancyjny również jest po to, że następuje wymiana oleju na olej już zalecany do dalszej eksploatacji, zgodny z normami producenta i taki wtedy Ci zaleje serwis. To jest wszystko, jeżeli chodzi o moją stronę. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, służę, bo może coś nie jest dla Ciebie jasne, dla mnie oczywiste i pominąłem. Myślę, że wszystko jest jasne. Motocykl jest prosty w użytkowaniu, z tego co wiem. Tym bardziej, że ja się już nim interesuję od jakiegoś czasu. To nie jest... Kto Cię namówił konkretnie na ten model? A szczerze mówiąc, akurat tutaj przyszedłem do salonu, do Pawła i szukałem motocykla używanego. Było to chyba... Tak, wyszedłeś z mówką? Nie. Tak, tak to dokładnie było. Bodajże w styczniu albo w lutym byłem.
pierwszy raz. Powiedz, gdzie ten twój salon jest, bo... Na ulicy Żegiestowskiej 3, no na kawałku ulicy, bo w tej chwili tutaj remont mamy, ale powiedzmy, że za kilka tygodni będzie to piękna asfaltowa autostrada. Tak. Mieścimy się na Żegiestowskiej 3 we Wrocławiu. To, co powiem tylko, Paweł rzeczywiście przyszedł i powiem wręcz jako statystyczny klient, szukał używanego motocykla w granicach 15 tysięcy. Oferta na nową Yamaha MT-07 na tyle go przekonała, plus parametry techniczne tego motocykla w postaci niskiej masy, dobrego prowadzenia się, dwuletniej gwarancji i całej reszty, plus ceny niewiele wyższej od motocykla używanego na rynku, no spowodowały, że dogadaliśmy się, jest szczęśliwym posiadaczem tej oto Yamahy. Dzisiaj właśnie ją uroczyście odbierę. Zgadza się. Ja Ci życzę samych sukcesów na drodze, bezpieczeństwa, samej frajdy z jazdy i w przyszłości większej Yamahy. Dzięki. Dziękuję uprzejmie. Bardzo miło.